20 lutego wspominamy świętych Franciszka i Hiacynty Marto. Franciszek i Hiacynta Marto, kanonizowani przez papieża Franciszka w Fatimie 13 maja 2017 roku, to pierwsze wyniesione na ołtarze dzieci, które nie są męczennikami. Franciszek urodził się 11 czerwca 1908 roku w Aliustrel, w parafii Fatima, jako szóste z siedmiorga dzieci ubogiego małżeństwa Manuela Pedro i Olimpii de Jesus. 20 czerwca został ochrzczony w kościele parafialnym w Fatimie. Podobnie jak większość dzieci z ówczesnych portugalskich wiosek, chłopiec nie umiał czytać ani pisać. W wieku 8 lat rozpoczął pracę jako pastuszek, wypasając wraz ze swoją siostrą Hiacyntą i kuzynką Łucją owce należące do rodziców. W roku 1917 Franciszek wraz z młodszą siostrą Hiacyntą i kuzynką Łucją byli świadkami 6 objawień maryjnych, które miały miejsce w Cova da Iria od 13 maja do 13 października. Podczas objawień Franciszek widział postać anioła i Maryi, jednak nie słyszał żadnego z wypowiadanych przez nich słów. Wkrótce po objawieniu 13 lipca, kiedy Maryja powierzyła dzieciom tajemnicę, rodzeństwo zostało aresztowane przez władze gminy Villa Nova de Orem, lecz pomimo dwudniowego przetrzymywania w więzieniu i zastraszania, dzieci nie wyjawiły treści orędzia przekazanego im przez Matkę Bożą. W październiku 1918 roku Franciszek zapadł na grypę hiszpankę, której epidemia panowała wówczas na Półwyspie Iberyjskim. Jego choroba trwała do wiosny 1919 roku. 2 kwietnia Franciszek przystąpił po raz pierwszy do spowiedzi, a następnego dnia przyjął pierwszą komunię świętą, będącą zarazem wiatykiem. Zmarł następnego dnia, 4 kwietnia 1919 roku, a następnego dnia został pochowany na cmentarzu w Fatimie. 17 lutego 1952 roku nastąpiła ekshumacja jego ciała, które 13 marca przeniesiono do Bazyliki Fatimskiej. Hiacynta Marto urodziła się 11 marca 1910 roku. Była najmłodszą z siedmiorga rodzeństwa. 19 marca została ochrzczona w kościele parafialnym Fatimie. Wraz z Franciszkiem i kuzynką Łucją dos Santos miała objawienia anioła i Matki Bożej w latach 1916 do 1917. W przeciwieństwie do Franciszka, Hiacynta słyszała słowa wypowiadane przez Maryję, choć rozmawiała z nią jedynie Łucja. W październiku 1918 roku Hiacynta, podobnie jak brat, zaraziła się grypą hiszpanką, której powikłania doprowadziły do śmierci dziewczynki. Od 1 lipca do 31 sierpnia 1919 roku dziewczynka przebywała w szpitalu w Villa Nova de Orem. W styczniu 1920 roku trafiła do ochronki w Lizbonie, a stamtąd do szpitala. Tam przeszła operacja usunięcia 2 żeber, która przyniosła bolesne komplikacje. 16 lutego 1920 roku po raz 7 objawiła jej się Matka Boża. Po tym widzeniu Hiacynta przestała cierpieć. Zmarła wieczorem 20 lutego 1920 roku, a przed śmiercią zdążyła przystąpić do pierwszej w życiu spowiedzi. 4 dni później została pochowana w Villa Nova de Orem. 12 września 1935 roku jej ciało przeniesiono na cmentarz w Fatimie i złożono obok ciała Franciszka. Stąd 1 maja 1951 roku zostało przeniesione do Bazyliki w Fatimie. Jak pisała w swoich wspomnieniach siostra Łucja dos Santos, Franciszek i Hiacynta po objawieniach, pomimo dziecięcego wieku, skoncentrowali swoje życie na Bogu, modlitwie i podejmowaniu różnorodnych ofiar i cierpień w intencji grzeszników. Oprócz modlitwy i wyrzeczeń odwiedzali i pocieszali potrzebujących, a niekiedy udzielali im także rad. O ich duchowej dojrzałości świadczy także postawa wobec własnej śmierci, przed którą dzieci pocieszały bliskich i o której mówiły, że jest przejściem do nieba i spotkaniem z Bogiem. Podczas objawień Matka Boża zapowiedziała dwójce rodzeństwa, że wkrótce zabierze ich do nieba. Proces beatyfikacyjny rodzeństwa Marto toczył się w latach 1952 do 1979. W roku 1999 została uznana autentyczność pierwszego z cudów za ich przyczyną,
dotyczącego uzdrowienia franciszkańskiej tercjarki Marii Emilii Santos, która przez 20 lat pozostała unieruchomiona z powodu choroby kości. Święty Jan Paweł II beatyfikował Franciszka i Hiacyntę Marto 13 maja 2000 roku w Fatimie podczas swojej wizyty w roku jubileuszowym 2000. Następny cud uznany w procesie kanonizacyjnym dotyczył uzdrowienia brazylijskiego chłopca, do którego doszło w roku 2007. Wówczas, w 3 dni po tragicznym wypadku, podczas którego chłopiec wypadł z okna i doznał poważnych uszkodzeń mózgu, które groziły utratą życia lub głęboką niepełnosprawnością, dziecko w niewytłumaczalny sposób odzyskało zdrowie i sprawność. Kanonizacji dzieci fatimskich dokonał papież Franciszek 13 maja 2017 roku. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny 3 uczestniczki objawień maryjnych z Fatimy, siostry Lucji dos Santos, która zmarła w roku 2005. Módlmy się. Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych, spraw, abyśmy za wstawiennictwem niepokalanej Matki Twojego Syna, naśladując świętych Franciszka i Hiacyntę, w prostocie serca Tobie służyli i weszli do Królestwa Niebieskiego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.